Siema, na początku chciałbym wam podziękować za ponad 200 wyświetleń pod tamtym filmem. Jak to zobaczyłem, to się zesrałem i to na rzadko. W dodatku tyle lajków zostawiliście, że to szok, więc jak dobijecie pod tym filmem powyżej 10 lajków, to nie wiem co zrobię. No a teraz możemy przejść już do filmu, tak więc miłego oglądania. Miejsce trzecie, po złej stronie torów, z GTA San Andreas. Ta misja tak naprawdę jest bardzo łatwa, ale dużo osób miało z nią problemy. A dlaczego? A już mówię dlaczego. Dlatego, że jechali motorem pod złym kątem, przez to Big Smoke nie mógł po prostu zastrzelić wagosów. Jeśli podjedziemy pod dobrym kątem, takim jak pokazuję wam teraz na ekranie, to szybko skończymy tą prostą misję. Jednak musiałem dodać tą misję do tego filmu, z tego względu, że było dużo takich osób, które no po prostu nie umiały zrobić tej misji. I to tyle z misji po złej stronie torów. Miejsce drugie, dokończyć dzieło z GTA 3. Ta misja mnie chyba najbardziej irytowała, z tego względu, że jest mega nierealistyczna. Dlaczego? A już mówię dlaczego. Dlatego, że w poprzedniej misji trzeba tego samego ziomka zabić, to nawet jeśli mu odstrzelimy łeb, to w tej misji, czyli dokończyć dzieło, dalej on będzie żył. W dodatku, gdy rozwalimy już odpowiednio karetkę, dostajemy 3 gwiazdki Wantedu, a ten ziomek jest w bandażach kuloodpornych, więc jedyne co nam pozostaje, to nawalać z granatów, ale przez to, że mamy 3 gwiazdki, to mamy mega duże utrudnienie, dlatego nienawidzę tej misji i nie polecam jej. No i to tyle z misji dokończyć dzieło. Miejsce pierwsze, bitwa morska z GTA Vice City. GTA Vice City jeszcze nie mam, ale miałem, więc nagranie muszę wam dodać od innego youtubera. W tej misji musimy Kubańczyków, następnie wziąć teczki i uciekać, jednak do ucieczki dostajemy Landstalkera i pamiętam jeszcze, że jak kiedyś grałem, to nazwałem ten samochód SAMOCHÓD GÓWNO. W tej misji musimy mieć kamizelkę i jakąś dobrą broń, bo jeśli takich rzeczy nie będziemy posiadać, to pozostaje wam patrzeć jedynie na napis misja nieudana. I to tyle z tego odcinka. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego. Elo!